Thank you.
to. Nasza Polska i to nas należy.
od osób umęczonych na Wołyniu. Proszę, że tam się wyciągnie. Dzisiaj w moich miejscach to nie jest prawie. To musimy być wydarzone. Powinniśmy stanąć się bardzo, że to miasto daje nam współpracę. I pokazywać, że jest nasz miejsc. Dziękuję bardzo, że nie jest w tym momencie, że to jest przyszłość. I wykonać odwrócenia to, co zostało do pana odwiedzenia. Cześć, mój pan obywatel. Za chwilę zaczniemy to wydarzenie. Cześć, mój pan. Do tej pory w Warszawie ta ogromna Polska Narodowa na tej chwili jest wielkolecie w realu żeby taki monument, taki pomnik na Warszawie powodzi. To jest nasza zasada, to jest obowiązek naszego pokolenia, żeby się Warszawie wszyscy którzy tnęli na Wołyniu, w Galicji Wschodniu. Ci wszyscy, którzy byli mordowani dzisiaj, w różnym powodzie, oni tym, że tutaj koledzy są właśnie przed samochodem, zbierają to wszyscy zatrzymane. Thank you.
po jeszcze 2 minuty. Chodźmy wszyscy, aby uczcić pamięć tych, którzy ginęli, którzy 77 lat temu tutaj, na murach, na grudach Warszawy wylewali krew, walczyli o wolną stolicę. My dziś jesteśmy winni. Jesteśmy winni pamięć. Jesteśmy winni to, że walczyli o naszą Warszawę. Warszawę patriotyczną. Warszawę po prostu społeczną. Thank you.
zajęły pozycję. Na zawsze śpiewamy nasze roki. Proszę Państwa, 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 pro
drogich będziów, polskojęzycznych często, ale na pewno nie polskich. Nienawidzącego Chrystusa, nienawidzącego tożsamości chrześcijańskiej Europy, co miał krzyżem sumienia. Dlatego my dzisiaj musimy tutaj stać na tej barykadzie. Dzisiaj musimy walczyć o pamięć historii, o pamięć kulturową. Dzisiaj, jeśli państwo polskie będzie wycofywało się przed niemieckim agresorem, przed niemieckim wrogiem, jako straszna armia. Podejmiemy się referendum, drodzy państwo, formujemy naszą stronę. Nie wiem, kto jest droga, cebola, a wszystko wszystkie kupimy tego, która będzie reprezentuje nam. Zaraz! Jedzie prawa na niego! Thank you.
Niestety, nie ma już.